Z Ewangelii według świętego Łukasza. Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo i uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. Bardzo lubię ten fragment, bo on bardzo wyraźnie pokazuje, o co chodzi w chrześcijaństwie. Na pewno sensem chrześcijaństwa nie są posty, umartwienia, odmawianie sobie. Na pewno sensem chrześcijaństwa nie są zakazy, nakazy, prawa, dekalog. Sensem chrześcijaństwa są błogosławieństwa, które wypływają z wypełniania dekalogu. Jeśli chcesz być uczniem Jezusa, to jedz, pij, baw się, wesel, bo jesteś zbawiony przez Jego świętą krew. Masz wiernego Zbawiciela. To jest powód do wielkiej radości. Szczególnie teraz, gdy odkrywamy Boże miłosierdzie, w tym świętym roku, mamy szczególny powód, żeby przeżywać wewnątrz i na zewnątrz wielką radość. Do zobaczenia jutro.